Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam wiceprzewodniczącego, przewodniczących komisji, Państwa radnych. Witam Pana Wójta, Panią Sekretarz i Panią Protokolant. Z chwilowym opóźnieniem, ale zaczynamy dzisiejszą szóstą sesję dziewiątej kadencji Rady Gminy Sosnówka, którą niniejszym ogłaszam jako otwartą i przechodzimy, proszę Państwa, do porządku obrad. Stwierdzenie kworum, punkt drugi. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, 3 jest nieobecnych, co stanowi prawomocne kworum do podejmowania decyzji. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 1/6/2024 Rady Gminy Sosnówka z dnia 6 maja w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Sosnówka. Może teraz głos przekażę pani sekretarz, która tak szybciutko nam wyjaśni, o co chodzi w tej uchwale i dlaczego musimy ją sprostować. W uchwale o wynagrodzeniu wójta pojawił się błąd pisarski i ten błąd można sprostować trybem, jaki był przyjmowany, czyli uchwałą Rady Gminy. Dotyczy zamiany po prostu cyfr w kwocie dodatku funkcyjnego. Natomiast nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami, gdyż wynagrodzenie jest wypłacane w dobrej wysokości, w tej, która była uchwalona uchwałą Rady Gminy. Także nie wiąże się to ani z żadnymi potrąceniami, ani wypłatą wyrównania. Natomiast właśnie tylko sprostowaniem tej oczywistej omyłki pisarskiej. Ja jeszcze tylko dodam, że pierwotną uchwałę, którą podejmowaliśmy, którą czytaliśmy, podejmowaliśmy właściwie. Ten błąd się pojawił później tylko w samym zapisie w druku uchwały. Uchwałę, dziękuję pani sekretarz, uchwałę nr 6/26/2024 Rady Gminy Sosnówka w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 1/6/2024 Rady Gminy Sosnówka z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Sosnówka otrzymaliście Państwo wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, dlatego odstąpię od jej czytania. W związku z tym przejdziemy sobie do głosowania. Chyba, że ktoś z Państwa ma jakieś uwagi. Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania uchwały numer 6/26/2024 Rady Gminy Sosnówka z dnia 14 listopada w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 1/6/2024 Rady Gminy Sosnówka z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Sosnówka. I bardzo proszę, będę czytała według listy obecności. Pan Krzysztof Bruczuk. Jestem za. Dorota Demianiuk. Jestem za. Pan Kalinowski nieobecny. Pan Kociubiński Sławomir. Jestem za. Pani Emilia Litwiniuk. Jestem za. Pani Łogonowicz Mariola. Jestem za. Pan Patryk Łogonowicz. Jestem za. Pan Kamil Pańczuk. Jestem za. Pani Krystyna Pawlik. Jestem za. Pan Arkadiusz jest nieobecny. Pan Semeniuk Mateusz. Jestem za. Pan Mateusz Siwko. Jestem za. Pan Marcin Tkaczuk. Jestem za. Pan Tomasz Wawerszuk nieobecny i pan Mateusz Wołodko. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała nr 6/26/2024 została przyjęta jednogłośnie. 12 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Przechodzimy do punktu czwartego. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej, który połączymy z punktem piątym. Zmiana w uchwale budżetowej na 2024 rok.
Materiały zostały do Państwa wysłane. Bardzo proszę, czy macie Państwo jakieś pytania, to Pani Sekretarz będzie odpowiadała z Panem Wójtem. Bardzo proszę, Pan Radny Krzysztof Pruczuk. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja tylko mam pytanie następujące, bo materiały zostały przesłane. Mamy tutaj uzasadnienie dotyczące zwiększenia wydatków w jednej pozycji o kwotę 193 zł, w drugiej pozycji o kwotę 59 zł. No nie są to jakieś tam wydatki istotne, natomiast moje pytanie jest następujące, bo zwiększenie dotyczy tak jakby dwóch projektów, które zostały wyszczególnione w wieloletnim programie, w wieloletnim prognozie finansowej, przepraszam. Pierwszy projekt, poprawa efektywności turystycznej, rozwój marki terytorialnej Doliny Żerawi, drugie, zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego. One mają być zgodnie z WPF-em realizowane od roku 2024 do 2026. Pytanie moje jest następujące. Jaki jest zakres tych projektów? Co ma być robione w ramach tych projektów? Bo po prostu chciałbym wiedzieć, jakie działania będą podejmowane w ramach realizacji tych dwóch projektów. Dziękuję bardzo. W pierwszym projekcie poprawa atrakcyjności turystycznej i rozwój marki terytorialnej Doliny Żerawi. Liderem jest gmina Jabłoń i te koszty w 2024 roku są zaplanowane na studium wykonalności, koszty pośrednie i one są w naszej gminie na tak niedużym poziomie. Wynika to z proporcjonalności rozłożenia tych kosztów między poszczególnymi gminami. Będzie utworzona też strona internetowa ze szlakami turystycznymi. W ramach ten projekt tworzenie strony internetowej. Przepraszam. Czyli ten projekt to jest utworzenie strony internetowej i szlaków turystycznych, tak? Tak. To znaczy ze szlakami turystycznymi, bo dobrze, u nas nie będzie szlaków turystycznych. Natomiast drugi projekt nie są zaplanowane w naszej gminie. Ale to w ramach tego projektu w ogóle planowane są, jest utworzenie szlaków turystycznych w niektórych gminach, tak. Na terenie Doliny Żerawi, rozumiem, tak? A te, które są już utworzone, nie będą ujęte na tej stronie? Będą. Zaktualizowane. Te, które są, plus te nowe, które są tworzone w ramach projektów poszczególnych gmin. Natomiast drugi projekt zwiększenia atrakcyjności obiektów kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Doliny Żerawi. Liderem jest gmina Podedwórze. I tu będą publikacje odnośnie zabytków zaplanowane w naszych kosztach w Dolinie Żerawi. I jeszcze, jeśli mogę, Pani Przewodnicząca, mogę? Jeszcze tylko jedno pytanie, bo mamy na ten pierwszy projekt przeznaczone 30 193 zł, na drugi projekt 10 059 zł. Rozumiem, że to nie jest wartość projektu, tylko wartość wkładu własnego, jeśli chodzi o gminę, tak? Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania bądź uwagi? Nie widzę. W związku z tym przejdziemy do głosowania. Uchwałę numer 6/27/2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Ja odczytam Państwu uchwałę, ponieważ nie została wysłana. Uchwała. Przepraszam, Pani Przewodnicząca. Uchwała była wysłana w tych materiałach, ale w materiałach, ale nie została wysłana wraz z zaproszeniem. Dobrze, rozumiem, dobrze. Tak. Uchwała numer 6/27/2024 Rady Gminy Sosnówka z dnia 14 listopada 2024 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 228 ust. 2, artykułu 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z dnia 2024 roku,
pozycja 15.30 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 111 ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 103 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 36/220/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W ustalonym paragrafie 1 ustęp 1 punkt 1 uchwały w załączniku nr 1 obejmującym wieloletnią prognozę finansową wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały. Punkt trzeci. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Paragraf 4. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, pan radny Krzysztof Bruczuk. Jestem za. Dorota Demianiuk, jestem za. Pan Sławomir Kociubiński. Jestem za. Pani Emilia Litwiniuk. Jestem za. Pani Mariola Łogonowicz. Jestem za. Pan Patryk Łogonowicz. Jestem za. Pan Kamil Pańczuk. Jestem za. Pani Krystyna Pawlik. Jestem za. Pan Mateusz Semeniuk. Jestem za. Pan Mateusz Siwko. Jestem za. Pan Marcin Tkaczuk. Jestem za. Pan Mateusz Wołodko. Jestem za. Dziękuję za oddanie głosów. Stwierdzam, że uchwała nr 6/27/2024 Rady Gminy Sosnówka z dnia 14 listopada została przyjęta jednogłośnie, to jest 13 głosami za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do uchwały nr 6/28/2024 Rady Gminy Sosnówka z dnia 14 listopada 2024 roku. I tę uchwałę również państwu odczytam. Uchwała nr 6/28/2024 Rady Gminy Sosnówka z dnia 14 listopada 2024 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 punkt 9 litera d litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 609 oraz artykułu 212 ustęp 1, artykuł 258 ustęp 1 punkt 1, 2, 4, artykuł 264 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 15.30 ze zmianami oraz artykuł 111 ustawy dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 103 ze zmianami. Rada Gminy Sosnówka uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 25 773 672 zł 57 groszy. Z tego dochody bieżące w kwocie 14 919 zł 556 zł 63 grosze i dochody majątkowe w kwocie 10 854 115 zł 94 grosze zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym. Podpunkt pierwszy. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 955 063 zł i 7 groszy. Podpunkt 2. Dochody z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 14 391,51 zł. Podpunkt 3. Dochody w części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2970,99 zł. Podpunkt 4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3000 zł. Podpunkt 5. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6800 zł. Paragraf drugi. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 36 47 586 zł i 63 grosze. Z tego wydatki bieżące w kwocie 15 902 202 274 zł i 91 groszy i wydatki majątkowe w kwocie 20 145 311 zł i 72 grosze zgodnie z załącznikiem numer 2 w tym. Podpunkt 1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 955 603 zł i 7 groszy. 2. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 508 545 zł 51 groszy. 3. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14 391 zł 51 groszy. Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 2970,99 zł. 99 groszy. 5. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3000 zł. Paragraf 3. W załączniku 1, 2, 5, 6 wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem 1, 2, 3, 4. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Pan Krzysztof Bruczuk. Jestem za. Dorota Demianiuk, jestem za. Pan Sławomir Kociubiński. Jestem za. Pani Emilia Litwiniuk. Jestem za. Pani Mariola Łogonowicz. Jestem za. Pan Patryk Łogonowicz. Jestem za. Pan Kamil Pańczuk. Jestem za. Pani Krystyna Pawlik. Jestem za. Pan Mateusz Semeniuk. Jestem za. Pan Mateusz Siwko. Jestem za. Pan Marcin Tkaczuk. Jestem za. Pan Mateusz Wołodko. Jestem za. Dziękuję za oddanie głosów. Stwierdzam, że uchwała nr 6/28/2024 Rady Gminy Sosnówka z dnia 14 listopada została przyjęta jednogłośnie 13 głosami. Przepraszam, 12 głosami za. Tak. Tak, dzisiejsze uchwały zostały przyjęte 12 głosami za i jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 5. Zamykam dzisiejsze posiedzenie obrad. Dziękuję Państwu za udział.